350 metrów sześciennych na dom. Spora inwestycja, duży wydatek dla naszego samorządu, ponieważ opiewa na kwotę niemal 2,5 miliona. Wiadomo, że tego nie widać może, jeśli chodzi o inwestycje, to widać w tym miejscu, prawda? Ale to będzie skutkowało naprawdę dobrym stanem wody na długie lata. Myślę, że dzięki temu też nie będziemy się bali suszy, nie będziemy się bali tego, że w naszych kranach zabraknie tej wody. Pierwsza rzecz to jest jednak wiek instalacji. To jest kilkadziesiąt lat. Wiadomo, że zarówno dla urządzeń tutaj mechanicznych, pomp, zbiorników, to jest bardzo długi okres. Wiadomo, że zbiera się tam wszystkich tych osadów, tego wszystkiego, to pracuje, to ulega zniszczeniu. To nawet nie wyobrażacie sobie Państwo, jak wyglądały rury tutaj z tej stacji po wyciągnięciu z ziemi, ile było tych osadów, tego wszystkiego. Teraz wszystko jest nowe, więc myślę, że naprawdę posłuży na kolejne kilkadziesiąt lat. Tutaj może nie widać, ale na dachu i na ziemi jest duża instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kW. Także ta stacja tak naprawdę stanie się praktycznie samowystarczalna i do tego dążymy w całej gminie. Już mamy na szkole też fotowoltaikę. Lada moment pojawi się na urzędzie gminy, później na oczyszczalni ścieków. Także tak naprawdę wszystkie budynki gminne będą samowystarczalne energetycznie, a dążymy jeszcze do tego, żeby tą oszczędność na energii elektrycznej wprowadzić również w oświetleniu ulicznym, czyli zamontować energooszczędne oświetlenie uliczne. W tym roku będzie to około 120 lamp energooszczędnych. A w przyszłym roku myślę, że drugie tyle. Także w ciągu 3 lat mam taki plan, żeby całość gminy była naprawdę energooszczędna, żeby schodzić jednak z tych kosztów zużycia prądu.